Siema, jest Donutowej, 286 odcinek. No i przeszliśmy już 8 sezon, bo sezon 7 był taki. Wiecie jaki. Tyk, Don, Great World. Będą pewnie lagi, bo ten procesor jest po prostu słaby. Nie będę to ukrywał, że ten procesor już jest na wymianę typową, już na wymianę mojego stanowiska, tylko 4000 muszę mieć, bo muszę procesor wymienić i płytę, jakbym chciał od razu zmienić jeszcze ramy. No te ramy też już, jeszcze mam jakby ten zapas, ale też mieć na 3600, bo mam 3000. Dżungla. Czyli tam, gdzie mi spadają FPS-y, przy tym, co ja mam. Zaczyna się super, przecież ten dżungli od razu będę musiał wyjść. Tak czy owak. Najgorszy trochę seed w stosunku tego, bo procesor nie daje rady już, a no procesor nie daje rady, to będąc zawsze będę miał spadki FPS-ów w dżungli. To już odkryłem w tym, że spadki FPS-ów będę miał w dżungli typowo. No niestety dżungla musiała się wtrafić. Dla mnie na razie to jest najgorszy poziom. 36 FPS, widzieliście, to procesor ten już nie wyrabia. Jest tą kulą u nogi po prostu, że niestety, panie, nie progresuje, ten procesor już nie wyrabia. Bo on ciągle jest na 100%, jakbym, no, odpalił menadżer, to bym wiedział już od razu, że tutaj, widzę, że ten procesor nie daje rady, czyli musi też odpłynąć od tych wysp, tak naprawdę. No nie chciałem tego robić, chciałem, żeby być fajne, ale trafiam najgorszy biom. Jako dla mnie, no i oczywiście wódka mi się nie stworzyła. Bo lagi będę miał i nie chcę lagów mieć, szczerze, no, musiałbym render distance zmienić do chyba dwóch, bo to w tym jest problem. Grafika 90% pewnie ma teraz, po CPU to 10% jest zużywane. Nie jest wysokie obciążenie na tym, ale no, tam też jest, ja pinkole. Najgorszy biom trafiłem. Nie znoszę dżungli. Jako dżunglę robię fajne jest, ale tam jest zatypiony statek, ale jako granie, gdzie mój procesor już jest takim przestarzałym już sprzętem, no to no jeszcze powiedzcie, że tam by była dżungla. Tam jest biom inny, dobra. Osiedlę, dany biom się pewnie też nie osiedlę, ale na pewno nie będę na tym biomie dzisiejszym. Mam nadzieję, że będę chociaż lepiej na kamerce widoczny, jak teraz mam przestawiony trochę monitor. Mam przedstawione, ale pewnie będę musiał zmienić to ustawienie wszystkiego. Krowy? Fajnie. Podoba mi się. Na pewno będę miał więcej FPS-ów na razie obecną niż miałbym mieć w tym. W biomie dżunglowym. Bo to jest taki. To są bagny. Biom bagomu, z bagnem po prostu. Jest na pewno bardziej obciążający. Jest mniej obciążający niż tam. Żeby dżunglę mieć. No to u mnie procesor to wymienię od razu. Że muszę mieć 4000 chyba 100 około. Bo chcę XP70 Aorus Master. Tą trochę najmocniejszą płytę od XP70. I Ryzena w sumie. Nie, bo tam chyba Ryzen 7 3700? Czy jakiś tam chyba kosztuje jakieś 1200? Nie pamiętam. Nie pamiętam tych cen, szczerze, ale jest jako tako chyba słabszym od Ryzena 9 generacji 3900X, który kosztuje 1985 zł, czy 1980 po prostu, i przy tym bym stanął, że 12-24 wątki starczyłoby mi na dużo czasu i by się szybciej montował odcinki typowo. Moje też się czuję pewnie energii, bo mam inny sezon, 8, inny seed, fajnie. Seed inny, ale bardzo słaba sytuacja, że akurat w miejscu bardzo obciążający mój procesor, czyli biom dżunglowy po prostu, bo ten procesor nie wyrabia, bo po tam, jakbym teraz odpalił nawet ten, to bym widział w menedżerze zadań, procesor już po prostu się, nie mogę inaczej powiedzieć, po prostu on już
sorry, nie wyrabiam i koniec, kropka. W tym jest ten problem, że ten procesor taki, no on ma rok, nie, no więcej ma, chyba 2-3 lata około. Nie powinno się tak szybko procesor wymienić, ale 4 rdzenie nie wyrabiają i 4 wątki, to jest takie, było na chwilę ten procesor kupowany, bez, jak nie miałem grafiki, bo grafiki nie było na promocji, takim czym, no to spoko, no to dobra, przysiadłem, kupiłem z rodzicami to i dobra, ale teraz, miałem być szczery, nie wyrabia. On już po prostu nie wyrabia, czasem gdzieś zacina mi cały komputer, więc szczerze, coś jest kulał nogi mocno u mnie, więc w tym komputerze, więc to jest powodowane. Dobrze, chociaż szczęście mam, no takie, że udało mi się wtrafić od razu na, że mam tą od razu już tą obudowę. To jest fajna sytuacja, że już mam nową obudowę i tu ona jest mocno koksowa, bo ma bardzo dużą pojemność. No i przy okazji, no ma swoją wagę tam przy tym wszystkim, ale spokojnie mi się podoba, ona nie jest zła. Tylko jest mocno, jakby obudowa kosztuje 650 zł, jak jest bez promocji, a tak z promocji to 630 można ją wtrafić, no to niemało nie kosztuje, tak naprawdę. Ale jest cholernie pojemna. Na pewno, jeżeli miałbym od razu mieć procesor, no to od razu by było zastanowienie się jeszcze z jedną rzeczą, czyli zakupienie innego chodzenia. To DZXT Kraken Z94 pewnie, 360 mm oczywiście, 360. To jest bardzo duża chłodnica z pompą, ale pompa ma tam gify czy coś w tym stylu. Takie budowanie trochę, ale 360. Też od Be Quieta chyba była jeszcze dostępna, bo nie wiem, czy jest ta od Be Quieta 360. Nie widziałem, żeby była. Nie wiem, jak teraz jest ta sytuacja z tymi płytami, płytami, chłodzeniami wodnymi. Nie wiem, czy ona teraz ma. Czy są te 360? To nie, stamtąd też bym wybrał jakąś 360. Żeby mocno schodzić tego 12-rdzeniowego potwora. Nie powiem, że nie, bo to jest potwór wtedy, bo 8 rdzeni do przodu ma od mojego i 20 wątków. To jest dla mnie, jakby nie patrzeć, dla mnie to będzie koks procesor, bo nie dość, że przyspieszy mi renderowanie odcinka, to będzie super. To przy okazji jeszcze więcej rdzeni po prostu tych i wątków. No, mogę mówić tak śmiało i tak dalej, ale muszę go mieć jeszcze. No i tutaj się zaczynają takie, powiedziawszy, jak to można tak powiedzieć, problemy, bo to nie jest tanie. To z bólem serca nie jest to tanie. 1900, no 2000 można powiedzieć, że za to trzeba wydać, bo taki procesor. I jeszcze płytę muszę zaliczyć, bo przy okazji bym się zmienił ramy. No, na 3664 GB RAM. Aż ktoś powie, że tak dużo i tak dalej. Wolę mieć dużo, bo wtedy przeznaczę sobie na Minecrafta 16 GB i będę miał 48 GB jeszcze dla siebie. I to będzie dla mnie dużo już, bo przeznaczenie sobie tylu giga to jest z jakiejś sytuacji dobre, bo już wtedy mam możliwość na większy rozwój tutaj tych rzeczy moich i po prostu więcej RAM, bardzo szybkich RAM, bo 3600, nie 3000. Jest to na spokojnie do zmienienia, na luzie. To nie jest jakimś tam problemem do zmienienia, tylko problem to nie będzie zmienił, bo ja sobie na luzie zmienię. Tym nie będzie jakimś problemu, że to sobie zmienić ten procesor. Tylko będzie bardziej problemem, że będę musiał mieć tyle pieniędzy i to będzie ciężkie, szczerze, zaraz mi kolega prze... Nie muszę odpisać mu, kurna, nie lubię tego. No, już mu odpisałem. No, cieszę mi na razie da święty spokój na to, co ja robię sobie. Będzie mi pisał, czy gram na serwerze, który stworzyłem dla nich i dla siebie, żeby pograć. Spoko. Mamy. Czy mamy to stream? Nie, bo tam jest lista. Jest na hasło też, więc jak ktoś wszedł na moje konto typowe, no to hasło jest. Był ktoś moim nickiem, ale szczerze,
zna hasło, więc no. Będzie inaczej już z tą stronę. Mam na wewnętrzny, mam na łóżko już, czyli pierwszy dzień już jest taki spoko, zaczęty. Mam nadzieję, że ten sezon lepiej mi poprawi humor niż tamten, który był taki forele przyciągany u mnie. Bo już widziałem, że w ogóle mi się nie chciał, nie chciał mi się go w ogóle nagrywać już. Jego... Dobrze, że skończyłem. Bo sezon 8 jakby przynosi te pierwsze efekty, czy dobra, czy jest fajny, czy nie. Sezon ten 9 to wszystko... Ja pękałem, dobra. Już i kolega był, pisuje mój. Jak to lubię. Czasami śmiesznie co on pisze. No w sumie też mam dwa teksturpaki, to też się nie dziwię, że wymaga też od komputera trochę, ale to już jest bardziej rdzeniowo. Na RAM bardziej obciążam chyba sobie. W sumie nie, mam 2 giga przypisane, a nie miałem 4 przypisanych? A dobra, teraz mam 2, bo tak to miałem 4 zawsze przypisywane, czyli musiałbym od nowa wejść tam Minecrafta, żeby przypisać 4. No co, przy okazji się zrobi, poza odcinkiem pewnie, wyjdę sobie, bo teraz nam się raz do 9 minut skończy odcinek, 286, fajny, bo w sumie zaczęty sezon nie tak źle, wiem, że będzie gorzej. Jest jakoś ok, nie jest tak pomieszane, że dobra, jest źle, coś w tym stylu. Jest na pierwszy dzień sezonu 8, czy po prostu 286 na nowym sejwie, nie jest takie złe. Wiem, że będzie to gorsze jeszcze. Wiem, że to będzie taki gorszy, a wypada, że jest lepszy po prostu. Wypad, że jest dobra, ok, jest, może być, jak na taki start szybki. No i w sumie udało się tą stronę taką pójść, że jest fajnie, nie czuję się źle jak na tamtym sezonie, na bardziej tamtym save'ie, no to ja tylko nie dam, bo zniszczam go, usunąłem go od razu i... Nie dam go, bo to takie macie tak, że możecie save'em sobie napisać, kiedy zacząłem. Nawet jak to był seed, teraz nie pamiętam w sumie, bo nie patrzę, ale teraz w sumie cieszę się, że mam szybszy internet. Ze względu na to, że 10 odcinków teraz się szybciej mi wsadza, to zauważyłem, fajnie. Cieszy mnie to, bo teraz nie muszę na, powiedzmy, tam 10 godzin, nie, 10 godzin, mniej niż 10 godzin, ale nie muszę na dłuższej stolicy komputera, włączonego w nocy. Żeby powsadzało mi, bo jakby już wsadzają mi się i nie jest jakoś tak długo strasznie, więc podoba mi się to tutaj w sumie. Taką stronę, że dobra, mam jakąś przewagę nad tym, że mi się szybciej wsadzają niż wcześniej. To jest zarąbiste. Dla mnie polecam sobie to zrobić. Jak ktoś by chciał, no to by sobie zrobił. Ja dawno używałem na chyba na 300, na ileś tam. Jak przysiadam się teraz na to, no to teraz to ja widzę różnicę, że jest niemała, strasznie niemała, bo szybciej się wsadzają odcinki. Mam szybciej możliwość sobie odcinków wsadzenia po prostu na YouTube'a, no to wszystko spoko. Dla mnie może być ok. A żeby tylko działało. Że ja bym mógł tylko siedzieć i nagrywać dla was, bo już no ja dawno nie nagrywałem, really. Wybuchłeś. No cóż, to mi szkielet. A mi szkielet, no ja jakoś bezbrojnie chcę rywalizować z tym przeciwnikiem, bo mi creeper teraz nie tam wybuch, żeby nie zginąć to po prostu, bo nie ustawiłem sobie jak to ja. Dobra, mam na wypadek. Uff, na wypadek teraz mam. No łóżko. Tak to sobie nie zrobiłem mocno. A 14 minuta, w sumie 14 minuta, powiedz, że 15. A się czuję fajnie. Czyli zmiana sezonu dużo na mnie podziałała. Bardziej save'a niż sezonu. To wolę nazwać sezonem. Ja się nie zmienię już tak szybko. Nie no, zmienić się zmienię na pewno szkielet. Ta szkielet mnie zaczął trafiać. Jeden creeper, nie jest tak źle, tylko nie mam bardzo jedzenia w
tym jest problem, że nie mam tylu jedzenia, ile bym chciał, żeby jeszcze tam sobie nie podszedł do mnie. No chyba uciekł, na szczęście. Bo go nie chcę spotykać sobie przy sobie, gdzie ja już dużo rzeczy robię. Więc really no thanks. Podziękuję Creeper twojej pomocy ze strony niesamowicia. Nie, podziękuję. No to buty, go, wow. Piasunne rzeczy żelazne. No dobra, jeszcze. Ja troszeczkę ucieknę mu pod bok. Podejdzie tutaj, po nie chyba chłód. Bezbrojną dużo rosli zadaje, jeszcze bez prota, bez tylko... Bez prota, kurwa, zacząłem to prezent, a ja chciałbym już prota, no tak. Halo, ja muszę zmienić się, halo, to nie serwer, to jest singiel, ja to nagrywam, halo, Tofik, obudź się. Lawa, really, ta, lawa. Żelaza nieprzezornego, lepiej wykopać. Bo jak ten sezon, ten sezon... Tamtą serię, tamten save, brakowało żelaza, ja musiałem kopać. To ten chcę zmienić sobie takim, że mam dużo żelaza i się będę fajnie cieszył z tego, że mam i fajnie go użyć, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że ten save to wszystko pobudzi mnie tak do fajnego robienia tych odcinków, siedzenia, robienia tych odcinków. Tam później lekcje to na początek, później odcinki, jak mam wolne, to jest w sumie niedziela, ale jestem po lekcjach wszystkich zrobieniach, co bym zapomniał, zrobiłem, ale to trzeba było zrobić po prostu. Dla mnie tak, szczerze, czasami zdalne mi pomagają, czasami takie, nie chcę się usiedzieć w domu, bo to takie patrzenie tylko w komputer, tak, ale jak mogę nagrywać i mam na to taki czas swój, poświęcany zawsze, to nie jest tak źle. Myślę, że będzie dla mnie gorzej. A ja się kurna cieszę. Po prostu z tego, co mogę mieć. Ała. Jakby nawet zginął, to tam się nic nie stanie, bo mam zapisane gdzieś blisko siebie to wszystko. Że fajnie mogę sobie pokazać podatek ten, to takie. Nic złe. Myślałem, że mogło być gorsze rzeczy, mogło trafić i mógłbym przestać nagrywać, ale nie. Jest fajnie. Dałem 5 silna ham, ale wolę zrobić na początek spodenki. Tutaj widziałem zawsze Creepera. Cześć, Creeperze. Myślałem, że go chciałem na 2 hity zabić, ale z netherite'owego zabiję go na 2 hity. Na hardkorze, tam na serwer jest na hardkorze, bo nie stał dużo hardkorowa, ale difficulty hard. Tutaj też mogłbym ustawić, ale w sumie dam sobie troszeczkę takie nieułatwienie, musi być to hard. Dobra, chcemy sobie na zablokowany hard. No i to teraz ciśniemy mocno. Teraz damage jest bardzo duży. To jest w cholerę duży damage, bo ja zdam tą stronę tego, jaki to jest damage. W sumie niedużo mi ten szkart zadał. Tym hitem, ale no, spodenki, no, teraz będę żelazny, kurna, mam mało żelaza, muszę tarczy nie zrobię, o kurna, ajajajajaj, wait, what, co, ale co, żeby te mobów, te, okej, okay. Ja tam nie... Nie wiem, co tam mobek chcą tam robić, ale okej. Ja zaczynam mieć uśmiech swój. Prawdziwy. Super. I nam się skończy odcinek. Really? Apenkole. Ama. No. Fajnie. Czy ktoś też zrobił jakieś osiągnięcie? Fajnie. Dobra. No i teraz to już jest prawdziwy świat zaczęty. No, no thanks. No ten, no thanks. No, tylko trochę wybuchnąłeś źle. Dobra. Wiesz, teraz strzeli pewnie. Tam przyryzykuję w następnym odcinku pewnie, bo już ten odcinek. Ale niestety nam się powoli kończy. Fajnie, udało mi się
robić sezon, który. Sezon save, który mi się podoba. Mogę się pośmieszkować, jest fajnie. Więc co, widzimy się w następnym odcinku. Więc yo.